Stan psychozy to nie jest stan kompletnego zapomnienia. Mógłbym porównać, że jest to stan jakby bardzo szybkiej jazdy samochodem w pewnych momentach, w których wszystko, co jest za oknami, ci się rozmywa. I wtedy oczywiście tych rzeczy nie możesz pamiętać, które są za oknami. Ale z drugiej strony jest to też stan takiego zwolnienia tempa, takiego kompletnego slow motion i przeżywania wszystkiego dużo, dużo mocniej niż w normalnym trybie funkcjonowania człowieka. O ile nie jest psychoza, nazwijmy to, doprawiona alkoholem, który po prostu odcina twoją pamięć, urywa ci się film, to nie zapominasz tych zdarzeń, które się w niej wydarzają. Ja rozumiem szerzej psychozę, czy taki kryzys psychiczny, i uważam, że wiele rzeczy, które tam się dzieją, wiele tej traumy jest też dla nas lekcjami, które pomagają nam potem w życiu zmierzyć się z różnymi trudnościami. Na przestrzeni lat, od kiedy zachorowałem, w psychozach, które przychodziłem, mogę śmiało powiedzieć, że te rzeczy, które miałem zapamiętać, to zapamiętałem. Mógłbym nawet wracać do tych momentów i starać się je przeżyć na nowo. Czasem się to zdarza, jak słyszę o cierpieniu innych, jak oglądam ludzi, którzy wchodzą w ten sam schemat traumy, potrafię empatyzować z nimi dużo mocniej niż gdybym tego wszystkiego nie przeżył. Daje mi to pewien poziom, głębszy poziom zrozumienia tego, co dana osoba przechodzi, padając właśnie w taką pułapkę myślenia, które objawia się w psychozach.